święty Homo Bonus, do którego poznania dzisiaj zapraszam, w języku polskim zwany jest często Homo Bonem. Żył w XII wieku we włoskim mieście Cremona. Po ojcu odziedziczył duży majątek, który sam skutecznie pomnażał. Był bowiem bardzo dobrym i niezwykle przedsiębiorczym kupcem handlującym suknem. Wśród osób mu współczesnych wyróżniały go nie tylko talenty handlowe, lecz również fakt, iż uważał zarobione przez siebie pieniądze za należące nie tylko do niego. Sądził bowiem, że mają do nich prawo również ubodzy z Cremony, których ciągle wspomagał. Fundował przytułki, szkoły, finansował pomoc lekarską chorym, a w swoim domu utrzymywał i karmił grupę biednych. Fundował również pochówki i osobiście grzebał ubogich. Jednocześnie był człowiekiem wielkiej modlitwy. Codziennie uczestniczył m.in. w porannej mszy świętej. Zwykle w czasie niej wpatrywał się w krucyfiks i trzymał ramiona wyciągnięte tak, jakby sam był na krzyżu. W ten sposób chciał się upodobnić do Jezusa ukrzyżowanego. Homo Bonus nie tylko się modlił, lecz również prowadził katechezę ubogich chłopców. Wszystko to powodowało, że w mieście był bardzo znany, lubiany, szanowany. Oczywiście, jak to zwykle bywa wśród świętych, nie uniknął krzyża. Jego żona nie podzielała jego wyborów życiowych. Współparafianie podejrzliwie przyglądali się jego ofiarności. Zdarzali się również niegodziwi kupcy, którzy chcieli wykorzystać dobroć swojego kolegi. Święty Homo Bonus umarł nagle, 13 listopada 1197 roku, podczas porannej mszy świętej, w trakcie śpiewu Chwała na wysokości. Jego śmierć wstrząsnęła miastem i całym regionem. Wkrótce przy grobie świętego Homo Bonusa zaczęły się dziać cuda, na co reakcją były pielgrzymki do tego grobu. Już rok i dwa miesiące po jego śmierci, na usilne prośby wiernych, papież Innocenty III kazał go kanonizować, co oznacza, że święty Homo Bonus miał bardzo mocną opinię świętości. Wyrazem tej opinii są określenia, które zawarte zostały w bulli kanonizacyjnej. Między innymi znajdujemy tam takie sformułowania, że był to ojciec ubogich, człowiek dobrego imienia i czynów, pracowity w stałej modlitwie itd. itd. W 1002 roku jego zwłoki przeniesiono z grobu do katedry. Od tego momentu zaczął być oficjalnie czczony jako patron producentów sukna, również jako patron krawców. Współcześnie jest również patronem sprzedawców i biznesmenów. W krakowskim kościele mariackim znajduje się jego relikwiarz, natomiast w kościele farnym w Chełmnie zachował się boczny ołtarz dedykowany właśnie świętemu Homo Bonusowi, z obrazem go przedstawiającym. Dzieło to było namalowane już w XVIII wieku. Mimo tego w Polsce nie jest bardzo znany. Inaczej w wielu amerykańskich firmach, gdzie prezentuje się go jako wzór do naśladowania. W wielu korporacjach popularne są też maskotki i statuetki na biurko przedstawiające świętego Homo Bonusa i o nim przypominające. Są też firmy biorące od niego, a w zasadzie od jego imienia, swoją nazwę. Ponieważ atrybutem Homo Bonusa jest sakiewka, czyli woreczek z pieniędzmi, można powiedzieć, że stał się on świętym dzięki pieniądzom. Z powodu swej przedsiębiorczości miał ich bowiem zawsze wiele, ale po to, by kierując się miłością bliźniego, pomagać nimi ludziom biedniejszym i mniej zaradnym niż on sam. W ten sposób można powiedzieć, że wyprzedzał praktykę wskazówki żyjącego później świętego Tomasza z Akwinu. Rzeczy posiadane przez niektórych ludzi w nadmiarze, sprawa natury, mają służyć ubogim.